Zapraszam. Długo pan będzie tutaj jeszcze stał? Bo stoi pan na trawniku i w miejscu, w którym jest przystanek autobusowy, ma pan tutaj linię. Czyli nie ma pan czasu rozmawiać, czyli ma pan czasu zapłacić, to pan poczeka na policję w takim razie. Nagle pan czas znalazł? Nagle... Nagle, o, fajnie, to tym bardziej dzwonimy na policję. Wypierdalaj, wypierdalaj, wypierdalaj. No teraz będzie się opadała. Tak, super będzie materiał na YouTube. Lecimy na żywo, kolego. Pozdrowienia. No, lecimy na żywo. Lecimy na żywo. Pozdrawiam cię serdecznie. 3000 oglądających. Słuchaj mnie, i twoja gęba. Słuchaj mnie, geju. Nie podchodź do mnie. No, słuchaj mnie, geju. Nie podchodź do mnie, bo dostaniesz gazem. Nie podchodź do mnie, nie podchodź do mnie. Nie podchodź do mnie. Daj gość. Lajkujcie, subskrybujcie. Pozdrawiam was serdecznie. Zostałem zaatakowany przez tego pana gazem. Chciał mnie pobić. To jest ten pan. Dobrze, ktoś się dzwoni na policję. O, bardzo dobrze, dzwoń, dzwoń. Dajesz, dajesz. Co się tak trzęsiesz, Leszczu? Co się tak trzęsiesz? No? No? Co się tak trzęsiesz? No, dawaj, dawaj, chodź. Dawaj. Może pan być świadkiem? Niech pan zobaczy. Pałą chce lać człowieka. Ale nie, ja poważnie mówię. Pan zobaczy. Zaparkował na przystanku autobusowym, na trawniku. To nie jest przystanek. To nie jest przystanek, masz rację. Nie muszę cię udowadniać. Co ty robisz, debilu? No chodź, kur. Nigdzie nie pojedziesz już. Gwarantuję ci to. No? No? Dzwonimy po psiarnię. Kurwa, to dzwoni. No już dzwonię. Może pan zadzwonić na policję? Przepraszam. Nie znam numeru. 112. Jesteś kurwa nagrany. No bardzo dobrze. A ty stąd nie odjedziesz. Przedałem. Przedałem? Ty lubisz dupę, widzę, bo rurki takie przyjmujesz. Kurwa. Ale ty jesteś głupi. 3000 oglądających właśnie cię jadą. Głupie, jak się bez sensu chodzi. No? Tylko tyle potrafisz spierdalać i gadać. No oczywiście. Tak? A co, nie wystarczy na ciebie? Na ciebie wystarczy. Tak? No. Tak? Ha. No idę. I tak stąd nie odjedziesz. Dopóki policja nie przyjedzie, i tak stąd nie odjedziesz. I myślę, że robotę też stracisz. Stracisz sobie, tak. No słaby jesteś na to. Jakbym nie miał telefonu, to bym ci pokazał. Widać po twojej fryzurze. Ale oglądalność wzrosła, szok. To jest właśnie ten agresor, który wyskoczył z łapami za zwrócenie uwagi na to, że parkuje na trawniku. I tak jak widać, pasy wyznaczone
do parkowania. Jest tutaj pan. Proszę pana, jest tutaj pan, który mnie zaatakował, gazem kluczowym. Nagrywa mi telefonem. Uda się mi. On się do mnie przyczepił. W tej chwili stoi przede mną, na liczbę telefonu. Musi do mnie gaz. Tak, kochani, widzicie właśnie, jak tutaj wygląda sytuacja. Gość dzwoni teraz na policję i czuje się poszkodowany. I w tym momencie tak naprawdę kłamie, nie wiem, czy to policji, czy komu, że ja go napadłem, że to ja pewnie miałem rurkę, którą on miał we łbie, którą trafił mnie w nos, którą trafił mnie w palec i w ramię. Generalnie szykuje się ciekawy materiał. Wykopowicze, co wy o tym sądzicie? Widzicie tą gębę? To jest szok, co? W żywe oczy mi kłamie. Ale takich właśnie materiałów, myślę, oczekujecie. Tylko więcej takich ludzi. Teraz gość się czuje pobity. Powinien wezwać jeszcze pogotowie. Ale psychiatrą, myślę. Cieszy mnie to bardzo, że nie możesz oddychać. Nie miałbym telefonu, nie mógłbyś bardziej oddychać pewnie. Lajkujcie, subskrybujcie. Więcej takich materiałów tylko u mnie. Potrącił mnie. Chyba pan nie ma pojęcia, co to jest droga. Może pan zejść? Chciałbym odjechać. Może pan zejść? Właśnie mnie potrąciłeś, więc poczekamy teraz na policję. Dziękuję bardzo. Może pan zejść z drogi? Potrąciłeś mnie, rozumiesz to? Potrąciłeś to. Może pan zejść z drogi? Chciałbym odjechać. To nie jest droga. Chciałbym odjechać. Nie, poczekasz, nie odjedziesz stąd na pewno, nie? Możesz zejść z drogi. Nie odjedziesz stąd.